Godzina 14 z minutami. Tutaj grochóweczka się gotuje. A co za oknem? O, za oknem Armagedon, moi drodzy. Jest lipa. Bo ja sobie tutaj zaplanowałem takie fajne nęcenie dzisiaj. To takie solidne. A tam niestety leje. I co, ja będę musiał w deszcz się wywozić? Trochę kiepsko, trochę mi tak nie w smak wywożenie w deszcz. Tak nie po mojemu, cholera jasna, no. Ale mam jeszcze sporo zanęty przygotowanej na dzisiaj. Mam jeszcze tak, no, tak taką nadzieję też przede wszystkim, że jak tą zanętę wywiozę, że jak tam coś ładnego położę na dnie, że te karpie przyjdą. No pogoda jest taka, no, idealna do tego, żeby ryby brały, tak? Bo pada deszcz, więc tak jak niektórzy mówią, że jak pada deszcz, to ryby biorą, co jest nie do końca prawdą. Ale cholera jasna, weź to wywieź. Jeszcze ten wiatr tutaj paskudny będzie mi tu utrudniał strasznie. Muszę pomyśleć, czy pakować się teraz w tym deszczu, czy poczekać na jakąś małą przerwę w chmurkach. A jak to tam wygląda? Ja tu guzik widzę przez te trzciny przeklęte. Nic nie widzę. A, kiepsko wygląda, jak widzicie. Tam macie niemiecką stronę, tam zaraz za tymi górami, tam jeszcze jest trochę kawałek, 40 km i są Niemcy. To od nich idzie takie cholerstwo. Zresztą jak zwykle. Uff, pogoda idealna do tego, żeby karpia holować. No, tak powiem wam szczerze, stoję na tym deszczu, tutaj to nie jest tak tragicznie, nie. W namiocie się tylko tak wydaje, bo to stuka, trzeszczy, puka, więc się wydaje, że jest jakoś tak strasznie ulewnie, ale tak generalnie to nie jest, czyli ja sobie tutaj zjem i płynę ze swoimi zanętami, nie mam się co tutaj bawić i na co czekać. Przygotuję to wszystko, popłynę, tylko właśnie zabiorę, bo nie chcę, żeby mi zalało smartfona. Natomiast mogę sobie zabrać śmiało tą moją kamerkę GoPro na ponton i pokazać, jak ja to robię, co robię i jak robię, to będziecie mogli to zobaczyć w filmie. Trochę, kurde, jest, że tak powiem, tak zniechęcająco. O, tak? Dobrze chciałem powiedzieć, już się udało. Trochę jest to zniechęcające takie coś, bo ani tu, kurde, nie połowisz karpi, bo karpie to wiadomo, można miesiąc nieraz czekać i guzik dostać. Ale myślałem, że sobie na szczupaczki połowię na żywca. Nawet specjalny spławik kupiłem, zobaczcie. Taką miałem nadzieję, że połowię szczupaczka na żywca, guzik, bo żywca nie idzie złapać. Bo wiatr mi tak wieje, widzicie jaką mam tam przerwę w trzcinach, nie? No, nie za szeroka, przeszkadza mi cholernie, bo zanim mi się spławik, bo tam jest od razu głęboko, zanim mi się spławik ustawi, to już jest po drugiej stronie. Nie idzie złowić żywca. No ale co zrobić? Nic pan nie zrobisz. Tak szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy za tydzień tu jeszcze raz przyjadę. Nie wiem, no poddawanie się to nie jest moja domena. Ja nie lubię się poddawać, ale z drugiej strony też ciągle robię to samo, ciągle się staram, ciągle ten wysiłek i to poświęcenie i nic, no to trochę tak zniechęca. No tak troszkę zniechęca i kto wie, czy nie zrobimy jakichś korekt w tych wyprawach karpiowych. Może zrobimy, ja sobie troszkę odpocznę, porenderuję filmy, poskładam wszystko do kupy i to może nawet na dobre wyjdzie, bo te pogody, które teraz są, takie zmienne, co chwilę jakieś, kurwa, coś innego, no ale dobrze, jak
Jesteśmy wędkarzami, dobrze wiemy, że one nie służą braniom karpi. I chyba to przyjeżdżanie tutaj to chyba taki zupełnie bezsensowny wysiłek. A przecież jeszcze mamy cały sierpień. No właśnie. Jeszcze można w sierpniu popróbować. Na razie jestem nad wodą. Na razie wywożę za chwilę zestawy, tylko zjem grochówę, bo głodny już jestem i zobaczymy co dalej. Zobaczymy czy coś się udało złowić na to co przygotowałem na dziś. To by było na tyle w tym meldunku z nadwody. O, moje okienko. Wszystko to zaparowane przez tą grochówę. Kapie, kapie. No niech kapie, no co? Musi się wypadać. Kilka lat suszy, to trzeba teraz zmoczyć tą ziemię. Narka, do następnego razu.